Cześć, Jessica. Natychmiast przyjdź do restauracji Harris przed stacją. Cała rodzina czeka tu na ciebie. Co? Restauracja Harris. To francuskie miejsce z wyższej półki? Jak to cała rodzina czeka? Właściwie to zarezerwowałem to miejsce. Zaprosiłem nawet członków rodziny, którzy zwykle nie mogą uczestniczyć. Koszt wyniesie około 10 tysięcy dolarów. Zapłacę kartą kredytową. Proszę, pospiesz się kropka po tych słowach. Mój mąż Jay odłożył słuchawkę. Czy zapłacę? 10.00 10 To jakiś absurd. Stałam tam z niedowierzaniem. Ale to nie była niespodzianka ani szok. Byłam po prostu zbulwersowana głupotą mojego męża. On naprawdę nic nie rozumie pomimo tego, że mam wszystko pod kontrolą, mój mąż postawił się u bram piekła. I bez wahania rozważam zepchnięcie go na samo dno. Z tą myślą wyszłam z domu 30 minut później dotarłam do restauracji Harris. Jay czekał sam. Przywitał mnie przerażającym uśmiechem, który nie pasował do luksusowego wystroju restauracji. Wygląda na to, że krewni już czekają w innym pokoju. Ale Jay zaczął mówić z dumą, wykorzystując to na swoją korzyść. Jessica, jak wspomniałem wcześniej, będę swobodnie korzystał z Twojej karty kredytowej. To może wydawać się trudne, ale w końcu pieniądze żony należą do jej męża. To naturalne, że żona wspiera męża, prawda? Nie masz żadnych skarg, prawda? Za nie mówiłem. Taka niewiarygodna głupota. Według mojego męża zebrało się 20 krewnych. Zarezerwował luksusowe danie za 500 dolarów od osoby. Restauracja Harris to rzeczywiście wysokiej klasy francuska restauracja z różnorodnymi daniami. A korzystanie z nich w rozsądnych cenach jest jednym z jej uroków. Jednak mój mąż celowo wybrał najdroższe danie za 500 dolarów. To tak, jakby dręczenie żony było jego hobby. Nieświadomy tego, że naraża na szwank swoją pozycję, Jay wydawał się być z siebie zadowolony. W tak absurdalnej sytuacji mogłem się tylko śmiać, portfel żony należy do jej męża. To naturalne, że żona wspiera męża. Ale wiesz, że przestałam to robić miesiąc temu, kropka, co? Przestałaś być żoną. Nie można tak łatwo zrezygnować. Rozwód wymaga formalnych procedur. Wiesz o tym, prawda, Jay, nic nie rozumiesz gdybyś rozumiał, nie rezerwowałbyś tak ekskluzywnego miejsca. Jak zamierzasz zapłacić bez pieniędzy? Planujesz zjeść obiad i odjechać, nigdy nie zrobiłbym czegoś tak głupiego. Powtórzę to jeszcze raz. Zapłacę twoją kartą kredytową. Jeśli ci się to nie spodoba, naprawdę sprawię, że przestaniesz być moją żoną, dobrze. Zaraz potem wyciągnęłam dokument i podsunęłam go mężowi. I ujawniłam, jak bardzo jest niekompetentny. Anulowałam kartę kredytową miesiąc temu. oto zaświadczenie o anulowaniu. Przygotowałam go, bo myślałam, że mi nie uwierzysz. Tak więc karta kredytowa jest bezużyteczna. I zapytam jeszcze raz, bez pieniędzy, co zamierzasz zrobić. Planujesz ucieczkę, co? Nie mogę użyć twojej karty kredytowej. To niemożliwe. Ten certyfikat anulowania musi być fałszywy. W końcu kartę kredytową zabrałem z twojej torebki. Jeśli naprawdę została anulowana, nie ma powodu, by trzymać ją w torebce. Hej, więc nie ukrywasz, że zabrały się z mojej torebki? Zostawiłem tam anulowaną kartę, ponieważ myślałem, że możesz się ukraść. Dałaś się nabrać. Biedactwo.Jessica, co to za nastawienie? To niedopuszczalne, żeby żona tak mówiła do męża. Jay uważa się za lepszego od swojej żony. To musi być dla niego nie do zniesienia, czuć się przechytrzonym przez kogoś, kogo uważa za niższego od siebie. kropka Jego irytacja sięgnęła zenitu i podniósł głos, nie zważając na innych. Pomimo tego, że rozmawiał w rogu restauracji, jego głos dotarł do personelu, a miejsce zaczęło buczeć, kropka, rozglądając się dookoła. Jay nagle się uśmiechnął i pośpiesznie próbował opanować sytuację. Pomimo gestykulowania, że wszystko jest w porządku, szepty nie ustawały. Jay zarumienił się z zażenowania, kropka, ale w porównaniu z kłopotami, które go czekały, było to jeszcze do zniesienia. Kropka wkrótce potem podeszli do mnie moi teściowie. Wygląda na to, że głos Jay wyraźnie dotarł również do krewnych: Jay, co ty wyprawiasz? Wszyscy krewni są zszokowani. Przeszkadzasz też innym gościom. Spójrz, wszyscy patrzą. Och, po prostu byłem trochę podekscytowany. To nic poważnego, więc nie martw się. Wyglądało na to, że teściowie nie słyszeli szczegółów rozmowy i wyglądali na zdziwionych, ale nie powiedzieli nic więcej. J. uśmiechał się chytrze, próbując załagodzić sytuację, ale w środku musiał czuć ulgę, że jego teściowie przyjechali. Tylko mi pokazuje swoje prawdziwe oblicze, kropka zwłaszcza odkąd pracuje w firmie prowadzonej przez ojca, zawsze udaje przed nim idealnego męża. Ja też zrobiłam minę niedowierzania, jak teściowie, ale Jay spokojnie na mnie spojrzał, kropka, nie mów nic niepotrzebnego. Nie wybaczę ci, jeśli to zrobisz. Czułam tę ukrytą presję z jego strony. Zawsze próbował mnie zastraszyć i zdominować siłą, kropka bałam się i podporządkowałam ale wtedy nie mogłam już tego znieść. Zaproszenie krewnych przez Jayę e było idealną okazją do ujawnienia jego prawdziwego oblicza przed wszystkimi. Zaczęłam rozmowę z Teściami. Jeśli chodzi o uregulowanie dzisiejszego rachunku, Jay planował użyć mojej karty kredytowej. Wziął kartę z mojej torebki i zarezerwował restaurację bez mojej zgody. A wykrzyknęła zaskoczona. Ta karta kredytowa została anulowana miesiąc temu. Kropka, ale Jay o tym nie wiedział i planował użyć jej bez trosko. Nie ma żadnych pieniędzy, więc jak zamierza zapłacić? Wyjaśniłam. Kropka, chwileczkę, Jessica. Nie rozumiem. Chcesz powiedzieć, że Jay ukradł twoją kartę i planował uregulować dzisiejszą płatność? Jay powiedział, że zapłaci za dzisiejsze wydatki. To będzie kosztować około 10 tysięcy dolarów, ale zostaw to mnie? Powiedział kropka. Jeśli to, co mówisz, jest prawdą, to czy rzeczywiście planował obciążyć cię kwotą dziesięciu tysięcy dolarów? Trudno w to uwierzyć. Czy mogło zajść jakieś nieporozumienie? Zapytali. Moi teściowie byli wyraźnie wstrząśnięci. To zwykła reakcja kropka, nawet po zastanowieniu jest to niewiarygodne, ale z pewnością prawdziwe. Chcąc ukryć ten fakt, mój mąż zaczął mówić jasno. Uśmiechając się żytnio, Jessica się myli. Planuje zabawić wszystkich na własny koszt kropka zapłatę ureguluje z góry, więc nie martw się kropka porzucając te słowa, mój mąż podszedł do kasy, aby zapłacić, rzucając w moją stronę przerażający uśmiech. Było jasne, że nie przyjął do wiadomości, że anulowałam kartę kredytową. wciąż wydawał się mi nie wierzyć, nawet po tym, jak pokazałam mu zaświadczenie o anulowaniu karty. Po chwili mój mąż wrócił do nas z uśmiechem. moi teściowie wyglądali na zadowolonych, że płatność została pomyślnie zrealizowana, ale wyczuwałam napięcie u mojego męża. Musiał panikować w środku, myśląc, że jest źle. Nie można było użyć karty kredytowej. Kropka, to było do przewidzenia, ponieważ z pewnością anulowałam kartę. Jedynym wyborem, jaki mu pozostał, było samodzielne zapłacenie 10 tysięcy dolarów. Nie był jednak w stanie tego zrobić. Wiedziałem też, co ukrywa. Kropka, w tym momencie rzuciłem mu zimne spojrzenie. Powiedz prawdę, zanim będzie gorzej, naciskałem na niego. Zdając sobie sprawę z moich intencji, jego cera się zmieniła. Po zastanowieniu w końcu wyjawił prawdę. Przepraszam, tato i mamo. Nie mogłem dokonać płatności. Karta kredytowa Jesiki naprawdę została anulowana. Czy to prawda? Planowałeś zapłacić kartą Jesiki? To nieporozumienie, kropka, to prawda, że zamierzałem zapłacić za dzisiejsze wydatki kartą kredytową Jesiki i odpowiednio to omówiłem. Byłem po prostu zszokowany, gdy dowiedziałem się, że karta została już anulowana. Przepraszam, ale będę musiał poprosić o zapłacenie za to samemu, kropka, na pewno zwrócę pieniądze. Tkał kłamstwa i prawdę, aby uciec. Wyglądało na to, że właśnie takie wyjście wymyślił kropka z zadziwiającą zuchwałością. Mój mąż szepnął do mnie potajemnie. Hej, dlaczego anulowałaś kartę kredytową? Próbujesz mnie zawstydzić. Dlaczego? To oczywiste, bo nie chciałem, żebyś używała jej bez pozwolenia. Prawdziwym problemem jest używanie karty bez zgody, a nie zakłopotanie, które z tego wynika. Kropka pomimo szeptów mojego męża. Odpowiedziałam śmiało. Przerwał mi ze zdziwionym spojrzeniem. Cicho. Nie rozmawiajmy tutaj o takich rzeczach. Trzymanie anulowanej karty w torebce powoduje tylko zamieszanie. Wyglądało jednak na to, że moi teściowie podsłuchali naszą rozmowę i spojrzeli na mojego męża surowo. Jay, co ty wyprawiasz? Jak to próbowałeś użyć karty jesiki, zabieranie jej z torebki bez pozwolenia jest niedopuszczalne. Cóż, były pewne okoliczności. Mojemu mężowi zabrakło słów, gdy ojciec go przycisnął. Zamiast tego postanowiłam szczegółowo wyjaśnić wydarzenia, zamierzając ujawnić jego prawdziwy charakter przed rodzicami. Przez ostatni rok Jay prawie nie wracał do domu. Zrozumiałem, że był zajęty, ponieważ twoja firma jest dość duża. Kropka, jednak Jay zaczął wychodzić nawet w święta i zaczął opuszczać ważne daty, takie jak moje urodziny i nasza rocznica. Co więcej, zaczął bardziej dbać o swój wygląd i zaczął korzystać z mojej karty kredytowej bez mojej zgody. Kropka. Moi teściowie spojrzeli na siebie, gdy to usłyszeli. Oboje musieli mieć złowieszcze przeczucia. Poprosiłam Jayę, e, abyśmy spędzali więcej czasu razem jako para i aby przestał korzystać z karty kredytowej bez pozwolenia. Ale on twierdził, że to naturalne, że żona musi się podporządkować mężowi i nie posłuchał. Co gorsza, zagroził rozwodem i pokazał mi formularz rozwodowy, który już podpisał. rozwód, wykrzyknął ze zdziwieniem mój teść. Czy ty sprawiasz, że Jessica tak bardzo cierpi? Moja teściowa podniosła głos. Mój teść wpatrywał się surowo w swojego syna, zdając sobie sprawę, że jego iluzja, że jego syn jest przykładnym mężem, została rozbita kropka, chociaż była nadzieja, że mój mąż przyzna się do swoich błędów. Nie, to nie tak. To, co mówi Jessica, jest bezpodstawne. Muszę zwracać uwagę na swój wygląd, ponieważ przygotowuję się do objęcia stanowiska prezesa. spotkania, w których uczestniczę w weekendy, to wydarzenia networkingowe i seminaria część mojej pracy. Co jest złego w wykorzystywaniu wspólnych funduszy do celów związanych z pracą? Jeśli przestanę zarabiać, moja żona też na tym ucierpi. Mój mąż desperacko próbował się bronić. Wygląda na to, że chciał twierdzić, że to nie on zawinił. Moi teściowie milczeli. Być może znaleźli jakiś powód w wyjaśnieniach mojego męża i nie mogli mu nic zarzucić. Kropka znałam jednak prawdę, którą ukrywał. Bez względu na jego wymówki, były one bez znaczenia. Kropka czyżby? Czy po tym wszystkim nadal możesz twierdzić, że to część twojej pracy? Postanowiłam przedstawić teściom kolejne dowody. Z torebki wyciągnęłam dokument, kropka zawierał daty, nazwy sklepów i wydane kwoty. Co to za wyciąg? To wyciąg z karty kredytowej. Jak widać, wyszczególnia on zakupy luksusowych przedmiotów dla kobiet. Dlaczego miałabyś mieć coś takiego, gdy pokazałam dokument, mój mąż pośpiesznie próbował go wyrwać. Ale szybko odtrąciłam jego rękę i wpatrywałam się w niego, naciskając na odpowiedź. Dlaczego kupiłeś luksusowe rzeczy dla kobiet za pomocą mojej karty kredytowej, kosmetyki i biżuteria nie są potrzebne w pracy, prawda? Możesz to wyjaśnić, ach, to było tak. Dawałem je kobietom w pracy jako prezenty urodzinowe. Ważne jest, aby być faworyzowanym przez kobiety w biznesie. Wydatki są nieuniknione, prawda, jego wyjaśnienie było kłopotliwe, ale biorąc pod uwagę jego reputację w pracy, mogło być w nim trochę prawdy. Słysząc, że to na prezenty urodzinowe, może wydawać się rozsądne. Był to jednak pierwszy raz, kiedy mojemu mężowi nie udało się przekonać rodziców kropka niezależnie od celu, faktem jest, że użyłeś karty Jesiki bez pozwolenia. Jeśli naprawdę było to konieczne, powinieneś był omówić to z Jesicą. Kupowanie luksusowych marek, bo koleżanki o nie prosiły, to nie wydaje się wiarygodne. Przepraszam. Przepraszam za użycie karty mojej żony. Obiecuję, że nigdy więcej tego nie zrobię. Proszę, wybacz mi. W ten sposób mój mąż wykonał przepraszający gest w stronę nas i swoich rodziców. Kropka, jednak złość mojego teścia nie ustąpiła łatwo. Surowo upomniał mojego męża. To, że jesteś żonaty, nie oznacza że możesz używać karty kredytowej bez pozwolenia. Co więcej, ponieważ kwota jest znaczna, upewnij się, że zwrócisz dresicę wydane pieniądze. W porządku, zwrócę pieniądze. Mój mąż wyglądał na zniechęconego i wyglądał na zamyślonego, patrząc w dół, ale nadal nie byłam przekonana, czy on myśli, że nie wiem, że wciąż coś ukrywa. To był dopiero początek prawdziwego testu. Razem z mężem i jego rodzicami udaliśmy się do pokoju, w którym czekali pozostali krewni. Tam wyciągnęłam smartfona z torby i nacisnęłam przycisk odtwarzania. Nagłe odtwarzanie zaskoczyło mojego męża, który wpatrywał się we mnie z niedowierzaniem, a jego twarz szybko zbladła. Kropka dźwięk był rozmową między mężczyzną a kobietą, w której mój mąż obrażał mnie, a kobieta mówiła, pospiesz się i rozwiedź się z żoną. Okoliczni członkowie rodziny byli szokowani tym odkryciem. J. Kim jest ta kobieta? Zapytałem. Mój mąż gorączkowo szukał wymówki. W tym czasie jego rodzice patrzyli na niego ze złością w oczach. Krewni również byli zbulwersowani tą sceną. Mój mąż musiał stawić czoła kolejnemu kryzysowi zaraz po problemie z kartą kredytową, bez chwili na złapanie oddechu. Nie da się już tego ukryć. Miałeś romans, prawda? Stwierdziłam, kropka, na to mój mąż zaczął się pocić i krzyknął coś w odpowiedzi. To nieprawda. Nie mam romansu. Źle o tobie mówiłem. Ale ona jest tylko przyjaciółką i tylko się spotykaliśmy, kropka, przy okazji, kiedy to przygotowałeś? Upuszczanie IW jest nielegalne, powiedziałem, kropka, chociaż potwierdził, że mnie obraził, nadal zaprzeczał romansowi. Co więcej, próbował przenieść punkt ciężkości rozmowy i skierować winę na mnie. Ja jednak nie ustępowałam. Wyjaśniłem mu fakty, aby nie mógł od nich uciec. J. Obserwowałem cię od dłuższego czasu. Historia karty kredytowej sprawiła, że romans stał się oczywisty. Dlatego, gdy udawałeś, że idziesz do pracy, zainstalowałem w twoim samochodzie urządzenie podsłuchowe. Urządzenie podsłuchowe w samochodzie. To niedorzeczne. Jak powiedziałem wcześniej. Podsłuchiwanie IW jest nielegalne. Rozumiesz to, jeśli ma to na celu wyłapanie dowodów niewierności, to nie jest to nielegalne? O ile nie jest to stokiem lub podobne zachowanie, kropka, ta zdecydowana postawa pokazała, że byłam gotowa zrobić wszystko, co konieczne, aby odkryć prawdę, stawiając na pierwszym miejscu moje dobre samopoczucie i poszukiwanie sprawiedliwości w naszym trudnym związku. Kropka, mój mąż zamilkł, w pełni świadomy, że stara się usprawiedliwić. Nie mógł jednak zmusić się do przyznania się do winy i zaapelowania do rodziców i krewnych. Kropka, wszyscy, proszę, nie wierzcie w to, co ona mówi. Ona próbuje mnie złapać w pułapkę. Nie byłem niewierny, błagał mój mąż. Kropka, co za kłopotliwa osoba. Powiedziałam wzdychając i rzuciłam dokumentem w męża na oczach krewnych. Kropka, co to jest? Jak myślisz? To żądanie odszkodowania. W tym momencie cera mojego męża gwałtownie się zmieniła. Ten dokument to żądanie odszkodowania, które wysłałam kochance mojego męża. Zostało to potwierdzone przez dochodzenie. Miałeś romans z kobietą o imieniu Mary. Odwiedziłam więc Mary i zażądałam od niej odszkodowania przed tobą. Spotkałeś się bezpośrednio z Mary i zażądałeś odszkodowania. Co pani sobie myślała? Mój mąż był tak zszokowany, że za nie mówił. Jednak to on jest przesadny. To nierozsądne, że obwinia mnie, nie dostrzegając własnych błędów. Zaskoczony, prawda? Ale powiedziała mi wszystko. Nie ukrywała twoich złych uczynków. Kupowałeś dla niej luksusowe rzeczy za pomocą mojej karty kredytowej, prawda? Wymówka o prezentach dla pracownic była oczywistym kłamstwem. Kropka. W rzeczywistości wszystko zostało wykorzystane dla niej. Mary, powiedziała ci wszystko. Jeśli dowody są kompletne, to są niezaprzeczalne. Mary również szczerze przyznała się do romansu i zgodziła się zapłacić odszkodowanie z powodu mojej karty. Właśnie dlatego wniosłem pozew o odszkodowanie. Mój mąż spojrzał w niebo, a jego twarz wypełniła rozpacz. Lekko machnęłam kartą i pokazałam ją mężowi. Nie mogąc ukryć irytacji. Mój mąż podniósł głos. Cholera, pomyśleć, że zaplanowałaś to wszystko bez mojej wiedzy. Naprawdę przebiegła żona. żona. Byłam twoją żoną, ale to już przeszłość. Miesiąc temu powiedziałam ci, że odchodzę. Nie słyszałeś? W rzeczywistości papiery rozwodowe zostały już złożone. Jestem teraz tylko znajomą. Naprawdę złożyłeś papiery rozwodowe? Dlaczego jesteś zaskoczony? Po prostu złożyłem papiery rozwodowe, którymi wymami przed nosem. Wszystko odbywa się zgodnie z odpowiednimi procedurami. Żadnych skarg. Kropka, ale nie powinieneś sam składać wniosku o rozwód. Rozwód bez dyskusji jest nierozsądny. Kropka, to może być nierozsądne, ale fakt, że użyłeś mojej karty kredytowej bez pozwolenia, tego nie zmienia. Dlatego sam złożyłem papiery rozwodowe. Teraz ta sprawa jest załatwiona. Mój mąż za nie mówił i był zdumiony. Było jasne, że nie przewidział moich działań. Moi teściowie i inni krewni oglądający te wymianę zdań zdają się zdawać sobie sprawę, że moja historia była prawdziwa. Używanie karty kredytowej jesiki bez pozwolenia i romans. Pomyśleć, że wierzyliśmy, że jesteście szczęśliwym małżeństwem, a ty dopuszczasz się takich zdrad. Cała rodzina skrzywiła się ze złości i surowo upomniała mojego męża. Mój teść stanowczo oświadczył mojemu mężowi kropka To oznacza koniec naszej relacji jako rodzica i dziecka Dodatkowo zostajesz zwolniony z firmy Zwolniony Tylko za romans To zbyt surowe Pomyśl o tym spokojnie kropka W tym momencie rozległ się ostry trzask Pochodził od mojej teściowej Mocno uderzyła mojego męża w policzek w jej oczach lśniły łzy. Smutek, litość i rozczarowanie przeplatały się w jej spojrzeniu, tylko romans. To ty się mylisz, Jay. Planujesz skrzywdzić Jesicę i po prostu uciec. Uciszony gniewnym głosem matki, mój mąż nic nie powiedział. W tym momencie wszystkie oczy chłodno obwiniały mojego męża, kropka to tylko romans, powiedział, ujawniając swoją nieodpowiedzialność, kropka pieniądze mojej żony są moje. Żona powinna poświęcić się mężowi. Głośno głosił. Takie samolubne postawy były niewybaczalne. Mój mąż milczał przez chwilę, ale jego upór był nieugięty. Kropka powoli podniósł głowę i oświadczył stanowczo. Nie ma znaczenia, co się stanie. Czy to rozwód, czy zwolnienie. Będę z Merejem. Co ty na to? Zaskakująco, mój mąż wyzywająco ujawnił swoje plany poślubienia innej kobiety natychmiast po naszym rozwodzie. Następnie z przekonaniem oświadczył, że jestem wystarczająco wykwalifikowany, by bez problemu pracować w każdej firmie. firma mojego ojca jest bezwartościowa. Dopóki mam Miri, to wszystko czego potrzebuję. Naprawdę ją kocham. Małżeństwo z nią to wszystko, czego potrzebuje. Moi teściowie byli oszołomieni jego słowami. Pomimo przymusowego rozwodu, ostracyzmu ze strony rodziny i utraty pracy, mój mąż nadal zachowywał wyzywającą postawę. Jednak jego postawa osiągnęła swój limit. Możesz tego nie wiedzieć, ale Miri spotykał się również z kilkoma innymi mężczyznami. To kłamstwo. Miri kocha tylko mnie. Jesteś po prostu zazdrosna i zmyślasz. Kropka, ale to jest prawda. Miała związki z wieloma mężczyznami, a ty nie byłeś dla niej najważniejszy. Nie byłeś najważniejszy. Tak, nie byłeś dla niej aż tak ważny. Kropka, w rzeczywistości szybko wypłaciła mi odszkodowanie, aby uniknąć problemów. Kropka, nie mogę w to uwierzyć. Nie sądziłem, że Mir jest tego rodzaju kobietą. Pomysł, że Miri coś do ciebie czuje, był tylko złudzeniem. Zostałeś po prostu wykorzystany, kropka nawiasem mówiąc, odszkodowanie, które mi wypłaciła, zostało sfinansowane przez innego mężczyznę, z którym się spotykała, kropka to kłamstwo. Kłamstwo! Nie ma mowy, żeby Miri mnie oszukała. Zamierzamy się pobrać. Nic nas nie powstrzyma, kropka, wygląda na to, że mój mąż wciąż nie mógł zaakceptować rzeczywistości. Więc spokojnie skonfrontowałam go z prawdą. Najwyższy czas, żebyś zrozumiał, że zostałeś porzucony, kropka, nie mogłaś się ostatnio skontaktować z Merejem. Ani połączenia, ani wiadomości nie dochodzą, prawda. Teraz, gdy o tym wspomniałeś, mój mąż się zachwiał. Wygląda na to. Że zrozumiał ten fakt. Krótko mówiąc, nie jesteś już potrzebna, kropka, zostałeś zablokowany. Jestem. Nie jestem już potrzebny. Tak, dokładnie. Czy teraz zrozumiałeś? Nic już dla ciebie nie zostało. To odpowiedni koniec dla kogoś, kto oszukał innych tak jak ty kropka powiedziawszy mu to, upadł na kolana i pochylił głowę. Proszę, Jesico. Naprawdę mi przykro. Proszę, wybacz mi. Wydawało się, że mój mąż zrozumiał swoją sytuację. Proszę, rozważ ponownie rozwód. Proszę, unieważnij zwolnienie, błagał wielokrotnie, kłaniając się przede mną i moimi teściami. Jednak wszyscy odsunęli się od niego. Teraz jest już za późno na przeprosiny. Będę stanowczo domagać się podziału majątku i pieniędzy, które roztrwoniłeś. Używając mojej karty kredytowej. Osoba taka jak ty jest tylko utrapieniem dla każdej organizacji. Jeśli myślisz, że możesz pracować gdzie indziej śmiało, spróbuj, to i tak okaże się bezwartościowe. Proszę. Nie zostawiaj mnie tak. Zastanawiam się nad moimi działaniami. Czy mogę dostać jeszcze jedną szansę? Ze łzami w głosie mój mąż nadal apelował do ojca, trzymając głowę pochyloną. Kropka, jednak mój były teść, zrezygnowawszy z syna, zignorował go i pospiesznie wyszedł z restauracji. Jego żona podążyła za nim. Krewni również kontynuowali przygotowania do powrotu do domu, nie wykazując dalszego zainteresowania moim mężem. Kropka, w takim razie ureguluje należność. Co? Zapłacisz dziesięć tysięcy dolarów. Oczywiście. Rozliczę to później. Uśmiechnęłam się słodko. Tak, mruknął, padając na kolana, kropka dzisiaj z powodu mojego odwetu, był to dla niego najbardziej bolesny dzień. Jednak ta historia jeszcze się nie skończyła. Jego męka będzie trwać nadal, kropka po tym incydencie wróciłem do domu rodziców. Ale przez ostatnie kilka dni otrzymywałam wiele nieodebranych połączeń. Wszystkie pochodziły od mojego byłego męża, J.E. Telefon wciąż nieustannie dzwoni, a ja wiem dlaczego, celowo go ignorowałam, ale tym razem postanowiłam odebrać, by zadać mu ostateczny cios, Jessica. W końcu odebrałaś. Proszę. Pomóż mi. Naprawdę mam kłopoty. Hyn, brzmi jak trudna sytuacja. Co się stało? Próbujesz uciec przed windykatorami. Co? Skąd o tym wiesz? Ktoś ci powiedział, nie, dowiedziałem się dzięki własnym badaniom. Jay, zgromadziłeś znaczną ilość długów, prawda? Nie tylko dawałeś pieniądze swojej kochance, ale słyszałem, że płaciłeś również swoim współpracownikom za wykonywanie pracy. Pomimo ich wielokrotnych odmów, zmusiłeś ich do tego. Wykorzystując swoją pozycję syna szefa kropka stosując nieczyste taktyki, aby zachować pozory w firmie i cieszyć się romansami w wolnym czasie. Zaciąganie długów tylko po to, by postawić na swoim Takie głupie działania kropka w dniu, w którym rodzina zebrała się w tej eleganckiej restauracji. Kiedy okazało się, że karta kredytowa została anulowana, jedyną opcją dla Jay -e było samodzielne zapłacenie 10 tysięcy dolarów. Wiedziałem jednak, że to dla niego niemożliwe. Przeprowadziłem już dochodzenie i wiedziałem o jego znacznym zadłużeniu. J. To wszystko jest wynikiem twoich własnych działań. Ale jesteś zdolny, prawda? Na pewno poradzisz sobie gdzie indziej. Odejście z firmy ojca nie powinno być problemem, prawda? No cóż. Prawda jest taka, że nie znalazłem jeszcze innej pracy. Wszystkie rozmowy kwalifikacyjne zakończyły się niepowodzeniem. Jestem ścigany za moje długi. Co odbija się na mojej psychice? Haha. Właśnie dlatego zapytałem. Czego można się spodziewać po kimś, kto przerzuca swoją pracę na innych, aby poprawić własne wyniki? Nawet jeśli znajdziesz inną pracę, to nie na długo. Nie rozumiesz tego, Jay nie mógł odpowiedzieć. Moje oskarżenia trafiły w sedno. Dopóki nie zastanowi się nad swoimi działaniami i nie zmieni swojego postępowania, będzie wiecznie popełniał te same błędy. Jeśli tak dalej pójdzie, czeka go tylko agonia, nawet bez mojej interwencji. Jessica. Naprawdę żałuję wszystkiego. Powinienem był bardziej Cię cenić. Powinienem był szczerze pracować w firmie mojego ojca, ale zaniedbałem to. Szczerze się nad tym zastanawiam. Więc czy nie rozważysz rozpoczęcia ze mną wszystkiego od nowa, muszę powiedzieć, że nie da się spróbować ponownie. Wierzę, że ludzie mogą się zmienić, ale są czyny niewybaczalne. Oszukałeś nie tylko mnie, ale także wielu innych, którzy ci zaufali. Musisz zapłacić za to cenę, kropka oczywiście w pełni spłacisz również podział majątku i pieniądze, których nadużyłeś. Ucieczka absolutnie nie wchodzi w grę. Po potwierdzeniu, że Jay ponownie zamilkł, spokojnie zakończyłem rozmowę. Kilka dni później miałem okazję dowiedzieć się więcej o niedawnej sytuacji. Jay e od moich byłych teściów. Zgodnie z oczekiwaniami, nie znalazł stabilnej pracy, do której mógłby się przenieść i ostatecznie szukał wsparcia u swojej rodziny. Potrzebuje pomocy, ponieważ jesteśmy rodziną. Czy to w porządku, że nasz syn tak skończył? Takimi słowami rozpaczliwie błagał o wsparcie, zignorował swoją rodzinę i oszukał swoich krewnych, tylko po to, by poprosić o pomoc, gdy sam znalazł się w tarapatach. Jak mógł myśleć, że takie egocentryczne zachowanie jest akceptowalne? Jego myślenie zawsze było egocentryczne, skupione tylko na sobie. Powodem, dla którego Jay żył tak wygodnie do tej pory, była pomoc i wsparcie ze strony otaczających go osób. Ale ani razu nie usłyszałem od niego słowa wdzięczności. Gdybym widziała jego prawdziwą naturę przed ślubem, nigdy bym za niego nie wyszła. Głęboko żałuję, że zniosłam wszystko sama, nie konsultując się z nikim. Gdybym wcześniej skonsultowała się z teściami lub innymi krewnymi, być może czekałaby mnie zupełnie inna przyszłość. Od teraz będę bardziej szczera, starając się być silniejsza i bardziej zdecydowana. Nadszedł czas, aby pożegnać się ze słabszą wersją siebie i wkroczyć z mocnym postanowieniem w nowy początek.